Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną część moda, którego ostatnio przedstawiałem. Jest to mapa. Niestety nie jest to mapa taka sama jak w GTA 5, czyli nie możemy sobie zaznaczyć punktu, do którego mamy iść, ale no przynajmniej możemy wiedzieć, gdzie co jest, tak? I to jest też fajne, że tutaj są różne filtry, czyli główne rzeczy typu wielkie drzewa, pasażerowie. Możemy sobie je odznaczać, tak? Oczywiście. Jakieś beczki, namioty, samolot, walizki. Następną rzeczą jest jedzenie, czyli tam grzyby, berries. To właściwie nie wiem, co to jest, ponieważ są takie zielone listki. I to, gdy się do tego podejdzie, to ja właściwie nie wiem, co to w ogóle jest. Ale no nieważne. No, oczywiście ryby i medykamenty. Następną rzeczą to są takie zagrożenia jakby, tak? Czyli wioski. Wioski kanibali chyba. Sorry. Wioski kanibali. Przed ostatnią rzeczą to są narzędzia, czyli bronie. Nie, bronie są na samym końcu. Narzędzia, czyli narzędzia typu flary, powietrze, czyli ten tlentak do nurkowania, hajs, bo hajs się musi zgadzać. Rebriefer, właśnie gdzie on jest, nie wiem, nie widzę, dobra, ale to sobie poszukamy poza odcinkiem już rebriefera. I ostatnią rebryczką to są bronie, czyli tam siekiery, tak, siekiery, broń i patyki, jeśli to tak można nazwać. Bo nie wiem, no i zobaczmy, czy to się w ogóle zgadza. Chwila, gdzie my jesteśmy. Tutaj zobaczymy, czy są grzyby w pobliżu. Tak, czyli musimy się odwrócić. Niestety nie możemy mieć jej cały czas otwartej. To jest kolejny błąd. Musimy cały czas ją otwierać. Ale widzę, że chyba dobrze idziemy. W ogóle The Forest jest wczesna wersja gry, więc no, że tutaj mapa może nie być taka dokładna, ale proszę, mamy. Je chyba można zjeść. Jak tutaj można zobaczyć, no ja nie korzystam z tych modów, które w pierwszym odcinku wam pokazałem, bo dla mnie no to nie jest oszustwo, tak, ale no, gra, chodź tu. Gra traci swój urok. Aha, i tutaj pasażerowie, jeśli chodzi o to, to jest fajne też, ponieważ tutaj mamy w zadaniach, w to-do list, find Timmy, set up camp, find and cook food, find missing plane passengers. Czyli mamy znaleźć zaginionych pasażerów, którzy też wypadli z tego samolotu, tak? I tutaj jest taki polski akcent w The Forestie, mianowicie, tylko się muszę dobrze odwrócić, jak widzicie na ostatni nas pasażer tego samolotu, tylko muszę wejść do domu, tutaj jest słabe oświetlenie. Ostatni pasażer jest Polakiem. Tak, jest Polakiem. Na chwilę to zobaczycie. Z tym, że on ma takie dosyć dziwne nazwisko. Tutaj nam przeszkadza. Widzicie? Zamkli. To nie jest raczej polskie nazwisko. No, ale cóż. Polski język, trudny język. I no niestety czasami twórcy zagraniczni mogą popełniać takie błędy. No ale fajnie, że jest taki polski akcent w tej grze. Szura sobie zabijemy. W ogóle zobaczcie, jak już nie mamy miejsca w ekwipunku. No tutaj mam, ile mam? 3 albo 4, już pamiętam. I zobaczcie, jakie on dzikie dęsy czasami wyprawia. No. Więc no, twórcy jeszcze chyba muszą nad tym popracować. A ostatnią rzeczą, jaką chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest opcja bardzo przydatna, ponieważ jest to opcja szybkiego zapisu. Nie musimy podchodzić tam do
nie wiem, do łóżka. Śmieszne słowo. Tfu, Boże, śmieszne słowo. To się wytnie. Bez skojarzeń. Tylko możemy sobie w dowolnym punkcie zapisać grę. Klikamy F5 i proszę. I wyświetla nam się takie coś. Takie coś właśnie. Ale ja sobie na razie nie chcę zapisywać, ponieważ tutaj jeszcze muszę trochę zrobić. Ostatni save to był z tym. To jest dopiero początek mojej budowli, ale no już jest dużo. Jest dużo, tak? No tutaj mamy wejście na gazebo, żeby tam widzieć las. A tutaj mamy, o. I tam widzimy w oddali, tutaj gdzie jest koniec mojej siekiery teraz. Taki pomost sobie zrobiłem i tam sobie pływa łódeczka moja. Do samolotu również zrobiłem pomost, ale on nie jest taki bardzo jeszcze rozwinięty. Ale i to dokończę poza już odcinkiem, więc trzymajcie się i do następnego odcinka.